E, nasz gość specjalny, taki zwykły, tak naprawdę. Wygryzam go już? Bardzo serdecznie polecam. Cześć, jestem Nikodem i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu The Vision. Dzisiaj w studio jest ze mną Piotr Panaszkiewicz. Cześć, Piotrek. Cześć, Nikodem. Dzisiaj z Piotrem będę rozmawiał o klaucie. Ale zanim przejdziemy do meritum, chciałbym, żebyś opowiedział nam kilka słów o sobie. Cześć wszystkim, ja jestem Piotrek, e, przyszedłem tutaj na zaproszenie mojego kolegi z pracy, e, Nikodema. E, razem pracujemy w firmie Greypub e, w jednym projekcie, ja jestem tam Python Cloud Developerem, e, w sumie już prawie dwa i pół roku. Mam nadzieję, że w takim razie podzielisz się z nami swoim doświadczeniem. Bardzo chętnie. Jesteś nam w stanie wytłumaczyć, czym jest Cloud? Pewnie. Wiesz co, jest taka fajna definicja... E, wikipediowa wręcz. Cloud Computing to jest zespół usług i towarzyszącej im infrastruktury, które usługobiorca wykorzystuje zamiast stawiać własną infrastrukturę albo sam, zamiast samemu pisać oprogramowanie. Takie przykłady fajne, które znalazłem w internecie, takie ogólne bardzo, to jest na przykład Google Docs. <laughs> Nie musisz kupować żadnej licencji, żeby korzystać z google'owego Excela, nie musisz, nawet nie musisz mieć serwera własnego, na którym odpalisz ten Google Docs, po prostu wczytujesz go w przeglądarce i korzystasz. Czyli taka usługa chmurowa, bo Google dostarcza i infrastrukturę, i usługę e, arkusza kalkulacyjnego po prostu dla Ciebie, dla, dla usługobiorcy. Akurat to jest dla, dla normalnych użytkowników darmowe, ale oczywiście są też rozwiązania płatne. Na przykład cloud computing, którym my się zajmujemy w Greypie. W jakim celu firmy dokonują takiej migracji i co, jaka korzyść wypływa z tego, że korzystamy no. właśnie z chmury, a nie z własnych serwerów? Faktycznie, bo chmura w ogóle jest takim bardzo burzliwym i, i, i bardzo ostatnio na fali pojęciem, prawda? Chmura to, chmura tamto, ale idą za nią faktyczne korzyści, więc nie dziwię się, że, że firmy rozważają migrację do chmury. Korzyści, które ja widzę osobiście, już, już pracując z chmurą, taką e, w formie, pracując jako cloud developer, o w ten sposób mówimy, no to na pewno są e, korzyści wynikające z braku infrastruktury, e, którą samemu trzeba wykupić bądź wydzierżawić w serwerowni, którą samemu trzeba nieraz utrzymać, czyli nie musimy chociażby płacić za. Osobę, która nam przechodzi przez wszystkie serwery i, i klika aktualizuj, aktualizuj, aktualizuj. No to jest niepotrzebne w chmurze, jeżeli odpowiednio sobie ją skonfigurujemy. Albo przeniesienie tego maintenensu na dostawcę usług chmurowych to jest taka duża korzyść, którą ja widzę. A poza tym, tutaj już myśląc tak globalnie, firmy mogą korzystać z tego, że usługi chmurowe są dostępne globalnie. Chcesz kupić sobie serwer w Singapurze albo wystawić nam na 5 minut nawet ten serwer, nie ma problemu. Chiny, za wielkim murem też. Australia, pyk, jest. Także no, tutaj globalizacja e, chmurowa jest bardzo ciekawym e, aspektem, który niektórzy mogą rozważać. A, jeszcze jeden, koszty. Właśnie o koszty no chciałem właśnie, się zapytać. Tak. To... Ja nie płacę za chmurę, więc to mi może umknąć, ale tak, faktycznie... Razem z tym, że, że nie, nie musimy utrzymywać tych serwerów samodzielnie, tylko na przykład płacimy za, za czas, kiedy ten serwer działa. Z jakiś przykład jednej z usług, które są dostępne w chmurze, to możemy sobie takie koszty zoptymalizować. Na przykład taki troszeczkę nierealny, nie ale troszeczkę realny. Po co nam środowisko dewowe? W nocy odpalone, jeżeli wszyscy programiści pracują od 9 do 17, można by je wyłączyć i oszczędzić trochę kasy. Teoretycznie. Jeszcze nie, nie spotkałem się z projektem, który by tak robił, ale jest to możliwe. To nie jest tak, że w pewnym momencie chmura jednak będzie droższa. Bo jednak jak, jak cały czas płacę za te usługi. A tutaj jakbym miał serwer u siebie, to, to tak jakby mam wszystko pod kontrolą. I wszystko widzę. Za co płacę, a tam nie wiem, jakby mi jakiś dostawca chmurowy nagle naliczył koszta, o których, których się nie spodziewałem i nie wiem o co chodzi. Um, poruszasz różne problemy. Um, ja powiem taką, odpowiem Ci taką metaforą. Strasznie mnie plecy bolą. Hmm. Okej, okay? dziwnie, nie? Cały czas chcę wykonywać tam jakąś pracę fizyczną, którą mógłbym komuś zlecić. Zapłaciłbym więcej, no bo, no bo musiałby ktoś przyjść, musiałby spędzić swój czas, musiałby dojechać gdzieś, musiałby wykonać tę pracę, ale zaoszczędziłbym na bólu pleców. No I podobnie może być z chmurą. Albo robisz wszystko samodzielnie, płacisz osobom, które muszą zaprojektować infrastrukturę, utrzymać ją, znaczy kupić, utrzymać ją, albo zlecasz to komuś innemu. I to wszystko jest zawsze takim wyborem pomiędzy jednym sposobem, podejściem jednym, a podejściem drugim. Przed, przed tym nagraniem czytałem taki artykuł. Chyba wydawnictwo O'Reilly zrobiło taką sondę, sprawdziło jak firmy podchodzą do tego clouda i tam bardzo spory odsetek, 88% już w jakiś sposób te firmy korzystały z chmury, ale nadal bardzo wysoki odsetek planowało przenieść albo 100% swoich produktów na chmurę, albo jakąś część, jakąś część swoich produktów na chmurę. Także cały czas ten, ten, to przechodzenie na chmurę jest, jest widoczne. A propos przechodzenia na chmurę, słyszałem kiedyś takie ciekawe zdanie, że to nie jest... Pytanie nie powinno mieć, czy dana firma przejdzie na chmurę, tylko kiedy. Co o tym sądzisz? Wiesz co? No jakby nie, nie słyszałem takiego zdania, ale rozumiem skąd ono wypływa. Chociażby z tego wspomnianego wcześniej artykułu Aurelii, really, który pokazuje, że, że, że w pewien sposób albo wszyscy rozważają, albo już przechodzą na tą chmurę. Rozumiem ich, rozumiem, bo mając już doświadczenie w pracy z chmurą, nie chciałoby mi się w wielu tych rzeczy ustawiać samodzielnie. Naprawdę wolę, wolę jak to robi za mnie Amazon. Dużo wygodniejsze. Dobrze, to podsumowując, jakie, jaka jest różnica między tradycyjnym podejściem a podejściem y, na zasadzie chmury? Tradycyjne podejście moja lewa ręka wszystko robisz sam. Wszystko. Drugie podejście dajesz to komuś do zrobienia. To jest chmura. Tak w skrócie. Usługa chmury jest bardzo wygodna, ponieważ możesz od razu iść na cały świat, możesz sobie wybierać gdzie chcesz, nie musisz spędzać czasu ustawiając to wszystko, nie musisz płacić ludziom za utrzymywanie tej infrastruktury wielokrotnie. To też tak zależy od usługi konkretnej w chmurze, ale w większości przypadków tak może być. No i do tego już jakby abstrahując od. od Cech chmury. Możemy też spojrzeć na konkretne narzędzia, które w chmurze, na przykład AWS, Amazon Web Services, są dostępne. Takie, takich narzędzi, będąc w tym takim klasycznym podejściu, możesz ich po prostu nie mieć dostępnych. Chociażby funkcje lambda. Jak to zrobić samemu? Dobre pytanie. Cały szereg usług do. Wspomagających jakieś przetwarzanie dźwięku, jakąś sztuczną inteligencję, AWS ma tego naprawdę dużo. Samemu będzie to ciężko zbudować i może to długo zająć. Dlatego ludzie wybierają chmurę. Jaka jest różnica między cloud developerem a zwykłym software developerem? Powiem Ci, że tak się zastanawiałem nad tym kiedyś i doszedłem do wniosku, że cloud developer to jest de facto software developer, ale z taką specjalizacją w ramach czy w obszarze właśnie chmurowym. Musimy znać, jako cloud developerzy, musimy znać nie tylko, jakie rozwiązania oferuje dana chmura, nie tylko jak z nich korzystać, ale też jak je wykorzystywać w sposób bezpieczny, często cost efficient, czyli taki tani. No, żeby, żeby biznes był zadowolony i żeby nie zużyć ich wszystkich pieniędzy. Tak, tak. E, no i również w sposób wydajny. E, także tutaj... E, to samo robimy co software deweloperzy, ale mamy tą wiedzę dodatkową z chmury. I wydaje mi się, tak szczerze mówiąc, to już moja prywatna opinia, że biorąc pod uwagę to, o czym wcześniej mówiliśmy, dużo firm już jest w chmurze, operuje w chmurze, ma swoje projekty w chmurze, to może znaczyć, że wiele, wielu z, wiele z tych software deweloperów może się nazywać już cloud developerami. Zdobyli jakieś doświadczenie w chmurze i już wiedzą, jak to tam e, wszystko zrobić. Czy jako cloud developer musiałeś się nauczyć dodatkowo jakichś technologii, albo czy są jakieś narzędzia, z których korzystasz na co dzień? E, tak, mamy takie e, jedno narzędzie, które jest bardzo popularne u nas w projekcie. E, to narzędzie nazywa się Terraform. E, ogólnie należy do, do takich narzędzi określanych jako e, Infrastructure as a Code, czyli e, infrastruktura w kodzie. Za pomocą Terraforma możemy zdefiniować docelowy, docelowy wygląd, docelowy układ, konfigurację naszej infrastruktury. Na przykład powiedzieć, że chcemy mieć klaster złożony z pięciu serwerów, wszystkie serwery powinny być w tej sieci prywatnej, a obok tego chcemy mieć jeszcze jedną sieć prywatną, ale ona powinna już mieć Internet Gateway, czyli wyjście na świat. Tego typu konfiguracje możemy właśnie zdefiniować w kodzie. Terraform jest jednym z takich najpopularniejszych narzędzi tego, do tego służących, chociaż ostatnio zaczynamy też powoli iść w stronę jeszcze innego narzędzia, już dostarczonego bezpośrednio przez Amazona, które nazywa się Amazon AWS CDK, albo Amazon Cloud Formation, AWS Cloud Formation. To są narzędzia, które są. Jakby podobne w swoim zamierzeniu, czyli też to jest infrastructure as a code, e, natomiast troszeczkę inaczej się e, używa ich. To jest taka główna technologia, a, która m, jest czymś takim wyróżniającym pracę w chmurze. Oczywiście nie musimy z niej korzystać. E, moglibyśmy próbować samodzielnie wyklikać sobie wszystko w interfejsie w przeglądarce, ale jest to bardzo złe podejście. To, to w zasadzie no, nigdy nam się nie uda zachować w dłuższym, dłuższej mierze, nie udałoby nam się zachować z tym podejściem ciągłości albo je, identyczności ustawień na różnych, czy w różnych regionach świata, czy w, na różnych kontach, czy na różnych środowiskach itd. Także infrastructure as a code to jest już taka podstawa, z którą się pracuje właśnie pracując w chmurze. Chciałbym zostać cloud developerem. Jeżeli do tej pory byłem software developerem, tylko czego powinienem się douczyć? Zanim zaczniesz się uczyć w ogóle, wydaje mi się, że powinieneś zacząć od utworzenia sobie konta w ramach jakiejś jednej z usług chmurowych, które mamy dostępne. Takie konta wydaje mi się, że każdy dostawca usług chmurowych ma takie darmowe konta, AWS. Ma konto, które w zależności tak naprawdę od usługi wewnątrz AWS, albo ona będzie darmowa dla takiego konta przez cały rok, albo będzie darmowa wiecznie, w ramach pewnych limitów. Um, zakładając takie konto, musisz tam podać dane karty, um, ale to jest taki. Dosyć istotny temat, więc myślę, że wrócimy do niego później. Podobno, podobny mechanizm działa również w przypadku Google Cloud Computing, Google Cloud Platform. Także oni również dostarczają pewną funkcjonalność za darmo, i wychodząc już mając to konto, wtedy dopiero można zacząć się uczyć chmury. Ja bardzo lubię osobom, które chcą zacząć właśnie działać z chmurą, bardzo lubię polecać, Kilka artykułów, które e, są dostępne na blogu GrayPup. E, tam e, już nie pamiętam, chyba Michał, e, pokazuje, jak właśnie skonfigurować sobie e, własną sieć, e, dodać ileś serwerów, skomunikować je ze sobą, e, otworzyć na świat. E, wszystko to dzieje się natomiast z przeglądarki. Także. Pierwszym krokiem wydaje mi się, że w ramach nauki AWS-a byłoby właśnie odtworzenie tego, co zostało pokazane w tych artykułach ręcznie, czyli za pomocą przeglądarki, a w kolejnym kroku poleciłbym już naukę rozwiązania infrastruktura, Code, na przykład właśnie terraforma. Z tego, co się orientuję, mamy takich trzech głównych dostawców usług w chmurze. Jest to właśnie AWS, który tutaj wspomniałeś kilkukrotnie, jest Google Cloud i Azure. I czy kojarzysz, może, jakie są różnice między nimi? Albo inaczej, zakładając, że jestem już programistą w AWS-ie, czy trudno będzie mi przejść na jakąś inną chmurę? Większość koncepcji ci dostawcy mają podobne. Za załóżmy, że w AWS-ie tworzę sobie serwer prywatny, to to samo mogę zrobić w chmurze od Google. Chcę utworzyć bazę danych zarządzaną przez AWS-a, to samo mogę zrobić w Google. Chcę stworzyć funkcję w AWS-ie, w Google też mogę stworzyć funkcję. Także większość usług będzie miała takich popularnych przynajmniej, będzie miała swój odpowiednik w każdej z tych chmur. Natomiast, oczywiście, um, diabeł tkwi w szczegółach. Czyli, jeżeli chcesz sobie skonfigurować e, tak samo e, wszystko w Google, to może wyglądać trochę inaczej e, niż to, co do tej pory musiałeś zrobić, jeżeli chodziło e, o AWS-a. Mogą się zupełnie inaczej nazywać, chociażby ustawienia bezpieczeństwa. Security Grupa tutaj, coś innego tam. I tak dalej. Takie drobnostki, które na pewno będą sprawiały, że w sumie można by było pokusić się o przejście jakiegoś kursu od podstaw udanego dostawcy usług chmurowych. Oczywiście wpisów na blogach, jakichś tutoriali na YouTubie no jest mnóstwo, także na pewno ktoś, kto już ma doświadczenie w jednej chmurze, będzie dosyć szybko mógł przejść przez te materiały dotyczące innej chmury. Wydaje mi się, że będzie to też w miarę łatwy materiał dla takiej osoby, ale też trochę konieczny, bo jednak tak jak mówiłem, te różnice będą widoczne. To na płaszczyźnie tych usług, które. Mogą być u wszystkich dostawców podobne do siebie, przynajmniej w idei. Natomiast, oczywiście, są szczegóły różniące konkretne usługi, albo w ogóle zakres usług, jaki mamy. Na przykład, nie wiem, jak bardzo, jak, jak dużo usług związanych ze sztuczną inteligencją jest w chmurze od Microsoftu. Na pewno AWS ma tego dosyć sporo. W ogóle AWS jest największym dostawcą, no. najbardziej takim popularnym, więc nie ma co się dziwić, że oni mają dużo tych usług. AWS ma bardzo charakterystyczną bazę danych, która jest, która podpada pod kategorię serverless, czyli dynamodb, a Google ma swoją własną bazę danych, chyba big table czy big Query, która może działać zupełnie inaczej niż Dynamo. Więc mamy podobny produkt, ale jednak szczegóły, detale, które mogą je od, od siebie odróżniać, co sprawi, że programista będzie musiał się nauczyć od nowa takiej tabeli, obsługi takiej bazy danych w zasadzie. A czy teraform, o którym wspomniałeś, też jest? Można zaaplikować do pozostałych dostawców, czy to jest tylko AWS-owe narzędzie? To jest bardzo fajne pytanie, bo teoretycznie, ale tylko teoretycznie, e, powinieneś móc przenieść e, swoją infrastrukturę zdefiniowaną dla AWS-a na e, innego dostawcę. Tam w konfiguracji Twojego projektu w Terraformie. Tam można wybrać dostawcę tych wszystkich modułów, które są używane w kodzie. Natomiast w praktyce wydaje mi się, że to nie jest tak trywialne, ze względu na to, że wykorzystujemy w kodzie moduły pisane pod, konkretno, pod konkretnego dostawcę i jeżeli jest odpowiednik tego modułu po drugiej stronie, po. po u innego dostawcy usług chmurowych, no to jest super, ale może się różnić konfiguracja, może się różnić wszystko naokoło tego modułu, czyli jeden moduł X wymaga jeszcze szeregu innych modulików, żeby cały nasz komponent zaczął działać. I to już będą takie niuanse, które tak naprawdę trzeba będzie rozpatrywać na każdy, każdy z tych niuansów, każdy z tych przypadków trzeba będzie rozpatrywać osobno. Dlatego e, mówi się, że teoretycznie możesz przenieść swoją chmurę z, za pomocą właśnie zdefiniowaną w Terraformie z, z, z AWS-a, gdziekolwiek indziej, ale myślę, że będzie to raczej zadanie dosyć karkołomne. Nie niewykonalne, tylko po prostu dosyć trudne. Jasne. Wyobrażam no. sobie to tak, że chciałbym przenieść silnik z Ferrari do Malucha. I Nagle mam problem. Tak, tylko, tylko tych silników masz bardzo dużo, bo chmura to jednak chmura. No. Kiedy przygotowywałem się do swojej pracy jako cloud developer, szukałem jakichś takich informacji na temat clouda i bardzo często pojawiały się takie hasła jak infrastructure as a service, platform as a service, w skrócie IAS, PAS i temu podobne. Czy mógłbyś nam wyjaśnić, czym to jest? A, faktycznie mamy kilka takich akronimów, są też e, tak często używane jak, jak chmura. E, Przykładowo IAAS, czyli Infrastructure as a Service, PAAS, Platform as a Service, SAAS, Software as a Service i tak dalej. Coś tam as a Service. To są takie, można powiedzieć, opisy do tego, jak działa jakaś usługa. Jakaś usługa jest na przykład infrastrukturą, jakaś usługa jest platformą, jakaś usługa jest oprogramowaniem. Software as a Service to na przykład ten Google Docs, już wcześniej wspomniany. Platform as a Service no to będzie na przykład baza danych DynamoDB w AWS-ie. Infrastructure as a Service to na przykład będzie usługa EC2, czyli Elastic Cloud Computing. Infrastruktura polega tutaj na tym, że AWS udostępnia swoje własne serwery po to, żebyśmy z nich korzystali. Także mamy tutaj pewne takie szczeble, na których działa dana usługa, którą sobie możemy wykupić lub też nie w przypadku części Google Docsów. I to jest właśnie taki prosty sposób opisu, jak działa pewien biznes. Mogę ja stworzyć sobie, mieć jakiś genialny pomysł na startup i stwierdzę, że ok, to od dzisiaj jesteśmy PAS, czyli udostępniamy jakąś platformę innym, żeby mogli z niej korzystać. Taki fajny przykład, który kiedyś spotkałem, to Sentry, Nie wiem, czy znacie, czy nie. To jest platforma, która umożliwia zbieranie, agregowanie błędów z aplikacji. Przykładowo podpinamy ją do jakiegoś, jakiejś warstwy w naszym programie, nieważne w jakim języku jest napisany ten program. I jeżeli wyskoczy błąd 500, server error, no to dostaniemy to, tą informację zagregowaną właśnie w Centry. Sentry takie coś zbiera. I później może na przykład wysyłać maila z powiadomieniami, albo można przeglądać sobie szczegóły takiego błędu, gdzie ten błąd wystąpił, jakie były zmienne, jakie wartości w tym momencie i tak dalej. Także to może być takim ciekawym przypadkiem platformy. No i właśnie też często spotykamy to w świecie startup, startupów, gdzie startupy definiują, czy właśnie ich, ich serwis, ich usługa będzie na którejś z tych warstw. Wspomnianych wcześniej. Czy w swojej karierze cloud developera miałeś takie, jakieś ciekawe przypadki, jakieś ciekawe doświadczenie albo coś, co cię zaskoczyło? Miałem kilka i to tak trochę wpada w kategorię. Wszystko fajnie w cloudzie, ale jest tutaj parę ale. Taki przypadek, który mnie bardzo łaskawie dotknął, to w momencie, kiedy moje darmowe konto w AWS się skończyło. Okazuje się, że coś tam miałem włączone i nałożyli na mnie rachunek, ekstremalny rachunek, dolar z hakiem. Także nie ma źle, nie ma źle. Dolar z hakiem to jeszcze dało się przeżyć, ale wiem i w internecie jest mnóstwo takich historii. Wiem o ludziach, którzy albo nie wyłączyli sobie. Drogiego sprzętu, i e, znaczy drogiego. W zasadzie ten okres 12 miesięcy im płynął i zaczął AWS ich obciążać kosztami, e, więc tutaj było dla nich no, spore zaskoczenie, e, dlatego że sobie nie e, ustawili limitów na koncie. I tutaj wracam do tego, co wcześniej powiedziałem. Trzeba tworząc takie konto darmowe, trzeba podać dane swojej karty płatniczej. Warto przy okazji doedukować się w jaki sposób, a nie jest to jakoś super łatwe do zrobienia dla początkujących. Warto zobaczyć jak blokuje się wydatki w chmurze, bo zawsze można sobie ustawić limit. Powyżej tego limitu jest informacja mailowa: hej, uważaj, bo już jesteś tutaj, już masz tutaj spore wydatki, a później można jeszcze sobie pewne usługi również wyłączać. Także tutaj warto, zawsze tworząc takie darmowe konto, warto poświęcić trochę czasu na konfigurację billingu. Natomiast no, bywały już sytuacje, gdy no i właśnie to jest druga ważna rzecz, którą trzeba sobie skonfigurować, czyli najczęściej jest to MFA, Multiple Factor Authorization bodajże, czyli po prostu logowanie z dodatkowym uwierzytelnieniem. Dlatego, że zdarzało się, że ktoś, kto życzył innym źle, generalnie idziemy w stronę złoczyńcy o. Włamywał się na konto dewelopera, który korzystał z AWS-a i na przykład wykorzystywał potężne serwery AWS-owe do jakichś tam obliczeń. Różne, różne możliwości tutaj mogą, mogą nastąpić. I taka osoba nagle dostawała rachunek na wiele, wiele, wiele tysięcy dolarów wykorzystanych w ciągu miesiąca. Mogła nawet o tym nie wiedzieć, jeżeli nie ustawiła sobie informacji o wydatkach. Także e, naprawdę dwa ważne, dwa ważne kroki. Pierwsza rzecz to jest ustawienie limitów na koncie, a druga rzecz to jest ustawienie podwójnej autoryzacji. Jest jeszcze jedno ale co do chmury. E, widać to w ciągu, widać to było kilka razy w ciągu ostatniego roku. E, niestety były braki w dostępności tej usługi w pewnych regionach. Mówię tutaj o AWS-ie. E, i to tak zupełnie, zupełnie nie działało, łącznie nawet z, z usługą, która umożliwia konfigurowanie chmury przez przeglądarkę, dlatego że ta usługa była utrzymywana, hostowana właśnie w tym regionie AWS-a. Tak, abstrahując troszeczkę, taka dygresja, AWS czy Amazon w ogóle korzysta ze swoich ze swojej chmury, z tych swoich rozwiązań, które zbudował. Do tego, żeby po prostu tam wystawiać swoje narzędzia, na przykład sklep, czy pewne części tego sklepu internetowego Amazona są właśnie na AWS-ie postawione. Faktycznie korzystają z DynamoDB na przykład. To chyba super, znaczy, że wierzą w swój produkt. E, tak, ale później zdarzają się takie przypadki jak ten, o którym mówię, gdzie coś nie działa, ponieważ im się serwerownia popsuła. Mówię tak ogólnie. E, jeżeli jest taki problem w, w danym regionie, to on może dotyczyć wszystkich klientów albo przynajmniej części usług klientów, co w rezultacie sprawi, że na przykład deweloperzy nie mogą pracować, ponieważ nie mają jak wystawić swoich usług tam w AWS-ie. I takie rzeczy faktycznie się zdarzały. Czy jest może jakiś biznes, dla którego cloud nie byłby dobrym rozwiązaniem? Myślę, że jest taki biznes. Przykładowo, gdybym był bankiem, a, a wiadomo, że banki mają bardzo restrykcyjne podejście co do e, obsługi przetwarzania danych e, czy trzymania danych, e, wydaje mi się, że wtedy e, albo chciałbym iść w rozwiązania klasyczne on-prem, e, czyli po prostu trzymane przez siebie, gdzie mam całkowitą kontrolę nad wszystkim, e, albo przynajmniej Chciałbym mieć zagwarantowane od dostawcy chmurowego kompatybilność właśnie z tymi rozwiązaniami, których ja wymagam jako bank. To oczywiście bank jest takim przykładem, gdzie, gdzie wiemy, że, że dane i, i przetwarzanie jest jakoś ograniczone, czy to prawnie, czy poprzez jakieś wewnętrzne procedury w banku, ale to również można by rozszerzyć nie wiem, do danych medycznych, chmury jakiejś rządowej. Armia, wojsko, czy oni by poszli w chmurę? Dziękuję Ci Piotrze, że zgodziłeś się wpaść do naszego studia, opowiedzieć nam to i owo o Klaucie. Dziękuję również. Dziękuję naszym widzom i słuchaczom i zachęcam Was jak zawsze do pozostawienia lajków i subskrypcji. Także jeżeli macie jakiś ciekawy pomysł na kolejny odcinek, możecie nam dać znać w komentarzach.